nawróć się do swojego Boga przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu Księga Ozeasza 12 rozdział werset 7 Laodycejczycy Efraim był w stanie umysłu podobnym do tego, w jakim znalazł się Kościół w Laodycei wyrażał to samo za mozadowolenie samo zadowolenie wzbogaciłem się jak czytamy w Ozeasza 12:9 oraz w Objawieniu 3:17 Bóg nie bierze pod uwagę zewnętrznego dobrobytu moralnie ludzie ci byli nędzni nieszczęśliwi biedni ślepi i nadzy tak jak chrześcijaństwo jest dziś w oczach Boga przez swoje kłamstwa, oszustwa, światowość i zaufanie do człowieka, Efraim uczynił wszystko, aby wzbudzić gniew Pana, który odpłaci za haniebne czyny. Tak czytamy w Ozeasza 12 rozdział werset 15 oraz 5 Mojżeszowej 28 rozdział werset 37. Aby pokazać, że droga pokuty jest nadal otwarta, Bóg posługuje się historią Jakuba, który był przebiegłym oszustem. Aby pokazać, że droga upamiętania jest nadal otwarta, Bóg posługuje się historią Jakuba, który był przebiegłym oszustem i wyparł swojego brata Ezawa. Jakub, patriarcha, jednak pewnego dnia stanął twarzą w twarz z Bogiem w peniel, zmagał się z nim i zwyciężył nie swoją siłą, ale łzami i błaganiami. Później w Betel, oczyściwszy swoje domostwo z bałwanów, nauczył się poznawać Boga, poznawać go po imieniu, po imieniu Boga Wszechmogącego. Tak czytamy w pierwszej mojżeszowej, 32 rozdział, 24 i 35 werset. To, co uczynił Jakub, wołając do Pana, uniżając się i pozbywając obcych bogów, jest tym, czego nie uczynił Efraim. To jest to, czego my nie możemy zaniedbać, biorąc Ozeasza 12, 7 dla siebie i swoich serc. Porównajmy to również z Izajasza 31, 6. Nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu. Księga Ozeasza 127, Laodycejczycy.